Witam w prezentacji 76 numeru kultowych autobusów PRL-u od De Agostini. W tym numerze Jelcz 043. Numer ten standardowo zapakowany jest w folię. W środku dla wzmocnienia mamy włożoną tekturę. Siedemdziesiątym szóstym modelem w kolekcji jest Jelcz 043. Model jest w kolorze czerwono-białym. Ma czerwony dół i białą górę. Szare środki kół ma okna dzielone na trzy części, naprzeciwko drzwi zwykłe okna. Ma dodatkowe drzwi kierowcy oknem dzielonym na trzy części. Ma stanowisko kierowcy, silnik z obudową i siedzenie z przodu. Za stanowiskiem kierowcy ma 8 rzędów podwójnych siedzeń. Po drugiej stronie 6 rzędów podwójnych siedzeń. Z tyłu ma 5 miejsc. Z przodu, w środkowej części i z tyłu ma zwykłe drzwi. Pomiędzy nimi okna dzielone na trzy części. Z przodu trójkątne okno dzielone na trzy części. Z przodu ma 2 szyby z wyciągaczkami montowanymi od spodu, atrapę chłodnicy z logiem Jelcza, reflektory, kierunkowskazy, lusterka montowane na prętach do góry, sterzak z tablicą Jelcz 043, i dodatkowe światła na zderzaku. Z tyłu ma podwójne szyby zaokrąglone, bagażnik, logo Jelcza, tablicę Jelcz 043, światła, zaczep do przyczepy i dzielony na 2 części biały zderzak. Na dachu ma 2 wytłoczenia w przedniej i tylnej części, namalowane światła, na dole ma wytłoczony silnik, skalę i nazwę modelu, wał napędowy z tylnym mostem, układ wydechowy, z przodu koła pojedyncze, z tyłu podwójne.
Na drugiej stronie mamy spis treści, zdjęcie modelu, informacje o modelu i informacje o wydawcy. Fenomen ogórka. Autobus stał na przystanku dłużej niż zwykle. Pasażerowie, którzy siedzieli z tyłu, zaczęli niczym żurawie czy żrafy wyciągać szyję i z ciekawością zwykać do przodu. Nie byli jednak w stanie ustalić przyczyny opieszałości kierowcy wozu. Niektórzy wstawali i wspinali się na palce, łapiąc za oparcia, inni pochylali na boki, próbując w prześwicie pomiędzy fotelami dojrzeć, co się dzieje. Silnik autobusu, zwanego potocznie ogórkiem, tyrkotał dieslowskim rangiem i co chwila wydawał przez rurę wydechową pępy ciemnego dymu. Wyglądało to, jakby kierowca puszczał komuś sygnały dymne, w rzeczywistości mimowolnie naciskał pedał gazu, kręcąc się w swoim fotelu. Łapał kierownicę i unosił się, próbując sprawdzić, czy jednej z pasażerek udało się wreszcie wtarabanić do autobusu z wielką walizą. Zadanie miał utrudnione, bo musiał obrócić się nieco, aby dojrzeć sytuację w przednich drzwiach. Wtedy właśnie niechcący nacisnął pedał gazu. Na najniższym stopniu schodów prowadzących do autobusu stała wielka waliza. Mamy zdjęcie produkowanego od 1959 roku Jelcza 043, który został nazwany ogórkiem z racji swoich kształtów, bo jest na wiele dekad gościł na naszych drogach, miliony przejechanych kilometrów i podobna liczba przewiezionych pasażerów to zasługa nie tylko prostej i solidnej konstrukcji, lecz także, a może przede wszystkim mechaników, którzy dbali o stan techniczny autobusów. Produkcję Jelcza 043 zakończono w 1986 roku. Mamy zdjęcie i informację, że najważniejszy dla kierowcy był fotel. Do pewnego stopnia od jego wygody i ergonomii zależał przebieg podróży. Niewygodne albo źle ustawione siedzisko lub oparcie szybko przyprawiało z szofera o ból pleców i innych części ciała. Od razu widać, że w tamtych czasach inaczej podchodzono do kwestii bezpieczeństwa. Dzisiaj fotel kierowcy bez zagłówka jest nie do pomyślenia. Mamy zdjęcie i informację, że półokrągły zestaw wskaźników, widoczny przez trójramienną kierownicę, pozwalał kierowcy na kontrolowanie najważniejszych parametrów pojazdu. Centralne miejsce zajmował prędkościomierz wyskalowany do 100 km na godzinę. Za nim po prawej stronie znajdował się wskaźnik temperatury płynu chłodzącego. Do tego szofer miał do dyspozycji tylko kilka najpotrzebniejszych przełączników. Dzisiaj taka deska rozdziercza wydaje się skromna, wtedy w zupełności wystarczyła. Po II wojnie światowej rosło zapotrzebowanie na pojazdy transportu publicznego. W 1957 roku Polacy przygotowali wprawdzie prototyp autobusu, lecz czasu na dopracowanie konstrukcji nie było. Zdjęcie jednego z detali wnętrza, zegar znany z samochodu Warszawa w Bielczu zwanym ogórkiem, został zamontowany na środku deski rozdzielczej w estetycznej obudowie, przypominającej jej obciny budzik. Czasomierz nie mógł jednak sprawić, by kierowca ściśle się trzymał rozkładu jazdy. Mamy zdjęcie i informację, że fotele zostały pokryte dermą. Ten materiał był odporny na zabrudzenia i łatwy w czyszczeniu. Wąskie przejście pomiędzy rzędami foteli nie ułatwiało poruszania się po pojeździe. Część egzemplarzy miała jeszcze zamontowane opuszczane siedziska zwane tamponami, które niekiedy, nawet jeśli pozostawały złożone, uniemożliwiały przejście.
Mamy zdjęcie i informację, że dziś jest to niecodzienny widok. Jeżdżę ogórek na wiejskiej drodze gdzieś w Polsce. Kiedyś te autobusy stanowiły nieodłączny element krajobrazu wiejskiego i miejskiego. O każdej porze roku i w każdych warunkach drogowych przewoziły tysiące pasażerów. Obecnie taką scenkę można zaobserwować na przykład podczas rajdów pojazdów zabytkowych. Mamy zdjęcie i informację, że wiele poczciwych ogórków kończyło karierę w taki właśnie sposób, jako holowniki w lokalnych PKS-a. Egzemplarz ze skróconą ramą służył przez lata w PKS-ie w Ostrołęce. Inne pojazdy przerabiano na ciężarówki, zamiast nadwozia pasażerskiego montowano otwartą lub zamkniętą skrzynię ładunkową. Mamy zdjęcie modelu z opisanymi rzeczami takimi jak klapy dachowe, zbiornik paliwa, silnik, przednia ściana, zawieszenie, nadwozie, podłoga, stopanteny, boczne okna. Mamy zdjęcie kolegi do statku spacerowego na fotografii wykonanej na Wybrzeżu Gościukowskim w Warszawie w 1962 roku. Na parkingu przed dworcem wodnym stoi Jelczy 043 Wojewódzkiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku. Drugi taki pojazd ma tablice rejestracyjne z Nysy na Opolszczyźnie. Ciekawostkę stanowi amerykański Willys. Mamy zdjęcie i informację, że Jelczy 043 w Łęcznej lub w sąsiedztwie licą przejeżdża ogórek obsługujący trasę Lublin-Bogdanka. Bogdanka to kopalnia węgla kamiennego. Jej budowę rozpoczęto w 1975 roku. Okolica, po której porusza się autobus, nie przypomina ośrodka przemysłowego, lecz małe senne miasteczko. Zdjęcie wykonano w czerwcu 1978 roku. Mamy wymiary autobusu z jego danymi technicznymi. Na ostatniej stronie mamy informację, co w następnym numerze, czyli LIAS 667 z roku 1967. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.